Hello moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcineczek z Assassin's Creed Rogue i sekwencja trzecia. Jesteśmy teraz w Nowym Jorku. No i tu mam jakąś skrzyneczkę, jak zrobię tą skrzyneczkę, to możemy się udać do państwa Finneganów, żeby... Ta cholerna skrzynka jest... Żeby powiedzieć, jest wszystko luz, jest spoko, żyję. Nie, no tam, tam gdzieś na dole była, bo przecież to widać. O właśnie, to gdzie ona niby jest? Bo jej jakoś nie widzę. Słyszę ją, ale jej nie widzę. Coś jakoś nie bardzo, dobra. Trudno jebać, może ona jest w środku tego budynku, nie wiem. W każdym razie idziemy do tych państwa Finneganów. Długi spacer, krótki upadek. Shay, Colonel Monroe told us what happened. Schlack. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, I've had enough of being cooped up. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. He discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. If we might have a moment alone. His name is Christopher Gist. And he might be in over his head. I fear these brutes will hang him like a dog. I will not let those outlaws have another victim. Good. The villains are entrenched at Old Fort Arsenal. I have urgent business in Albany. Please tell Master Gist to join me there. Jeszcze muszę go chyba uratować najpierw, nie? Znowu jestem, kurwa, chłopcem na posyłki. Tak samo w asasynach, tak samo, znaczy w sensie wśród asasynów Shay był chłopcem na posyłki, tak samo tutaj też jest chłopcem na posyłki. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Oh, t'would be a shame to miss that. Spierdalaj. Dobra, ale widać śmiesznie, że tutaj... Aha, ja myślę... O, fuck, w ogóle nie w tą stronę idę. Dalej Brytyjczycy są na czerwono zaznaczeni, no to w takim razie pomarańczowo są chyba Francuzi. Jakoś takoś chyba, nie? Petarda. Strzałka z petardą powoduje zamieszanie, które przyciąga wszystkie osoby z okolicy, to doskonale... Okej. Na odwracanie uwagi, okej. Strzałka z petardą. No, to ci odeszli, ale na tych mi nie zależało, tylko na tamtych. Dobra, idą. Czy ten polazł? Jezus Maria, chłopaki, co wy kurwa robicie? Dobra, to jest chyba bez sensu. Cicho tam. Wszyscy by mnie chcieli tylko zatrzymywać i zatrzymywać. A nikt nie powie, ej stary, chcesz dojść tam? No spoko, luz, nie wiadomo. Każdy czasem potrzebuje gdzieś pójść. Przestrzelić linę za nim. O Boże święty, niby jak, kurwa. Nie mogę po prostu jej przeciąć. Nie chcę żadnej kurwa tarczy, chcę przeciąć tą jebaną kurwa mać w dupę, linę, Jesus, kurwa fucking Christ, niech mnie zabiją, to jest kurwa. Gdzie ja w ogóle jestem nawet? W ogóle ja patrzę na innego kolesia, jakoś tam rzucili, ja to, dobra, ja umarłem, on też umarł, zajebiście, fajnie poszło. Jak mam niby wycelować w tą jebaną linę? Poza tym podszedłem do niego, było uwolnij, klikam uwolnij, tu nagle kurwa jakiś ten, zmieniło mi się to automatycznie, kontratak i kontratakowałem kogoś, kurwa tragedia. Zatrzymać się za pomocą petard, za cele dodatkowe, aha, żeby przestrzelić linę i żeby... świetnie. Beczki se kurwa wymyśli, dobra ci o. Że co, te beczki tutaj mogę...
Okej, chyba zaczęła płonąć. Nie, to nic nie dało, chłopaki. Ale przynajmniej oni tutaj przeszli. Więc po prostu przepłyniemy. Noż nie wiem, jakie beczki mam niby tutaj dzięki temu wysadzać. Takie beczki, no dobra. Mhm, fajnie. Mogę sobie tak po prostu je kurwa szczylać i właściwie to tyle, co mogę zrobić. Ale czekajcie, jakbym tak zrobił jeszcze do niego tak. I faktycznie próbować. Aha, to nie mam. Czekajcie. Chuj wam w dupę. Co ja właśnie zrobiłem? No uwolnij go. Czemu nie mogę tego kurwa przeciąć? Jesus, fuck me, no naprawdę. Miałem przycisk kurwa 10 tysięcy razy uwolnij. I nie mogę go teraz kurwa nacisnąć, nie wiem z jakiego powodu. Po prostu kurwa nie i chuj no. O dobra, niech kurwa wybuchnie jeszcze na koniec, to dopiero dobry pomysł. Mieliśmy go powiesić, ale lepiej wysadźmy go bombą. Nie, po prostu ja nie wiem, co tu mam naprawdę tak się sneaky fakerować. Kurwa i co, no nie wiem, po prostu nie wiem. No automatycznie jak wszedłem na mur, widziałem mnie kurwa trzech kolesi i gówno mogę na to poradzić, naprawdę. Te całe beczki fajnie, ale są tylko kurwa wewnątrz, a zamiast być na zewnątrz. Tu jest ta cała jebana skrzynka, której szukałem wcześniej. Super, idziemy. Tak, zamknij mordę, już wiem o tym, spierdala, Jezu. Było dziwo, wtedy wszyscy przyszli. Ja se przepłynę. No tu jest jeden dupek. Czemu już nie mam kurwa tych strzałek? Co za shit totalny, przecież kurwa wczytał mi poprzedni stan gry. To jaki jest kurwa w tym jebany, pierdolony, w dupę zasrany sens? Nie ma sensu, ale nie mam tych jebanych strzałek, bo kurwa nie. Jasne kurwa, żeś szczylił, zajebiście po prostu. Dawaj to. Nie, podnieś tą pierdoloną w dupę broń. Chciałbym, kurwa, ale nie mogę, bo ten dupek nie chce podnieść jebanej broni. No dobra, w takim razie chyba muszę użyć, nie wiem, kurwa, strzałki usypiającej. Oczywiście, że z tego poziomu się nie da. Po co? Nie wiem, skąd miałbym niby... Czekajcie, może stąd. Jezus, w końcu. Chyba po prostu mnie szlak trafi. Dobra, teraz możemy z nimi się napierdalać. Nie wiem, naprawdę jeszcze jesteś idiotą? Nie widzisz, że mają flagi asasynów? Oj, Boże, dobra, już. Kurwa, jak wygląda zajebiście. Ran them right out of their own den. Well, I was looking for a new place to live. Well, don't put your name on the door yet. There may be a few men left on their ship. Look, the bird is nested right over there. To jest Morrigan. What is she doing there? That's my ship friend. Begging your pardon, but
Must go fetch her back from those louts. Wait! I can hardly let you do that alone. Kurwa, cowboy prawdziwy z dzikiego zachodu. Nieźle. Keep your wits about you, Shay. Jak ten Ray McCall z Call of Juarez. And most of them look just like law-abiding citizens. And they've been harassing the people who've nursed me back to health. Sounds like good folks. They are. Perhaps you know them. Barry and Cassidy Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Well, you seem to be more than capable of taking care of this matter. Ukryty członek gangu. Prześladowcy czekają w ukryciu i usiłują zaatakować z nienacka. Możesz z nimi walczyć, jeśli zablokujesz ich ataki lub wywołujesz się na petard, na kompas, wzrok orła. Dobra. Ukryty członek. Co? W pobliżu znajduje się prześladowca. Użyj wzroku orła. Dobrze. Tell you what. I shall find a new crew for your vessel, in case you have to leave post haste. Co mam, zabić jakąś biedną laskę? Już ją zabiłem. Była kobita, czemu ją zabiłem? Za shit. Okej, czyli po prostu muszę sobie zrobić tak i sobie chodzić. Dobra, no cóż. Fuck. Dobra. Jeszcze mogę ten zrobić tak, będę miał dodatkowy objective. Lulz. Jak, no przecież już dwie... trzy wysadziłem. Co za shit. Tam mi pokazuje coś. Okej. O! Prawie mnie zabiła. Teraz ty giniesz. O! A jednak. A jednak, nie jestem taki mega zajebisty. No co, wstała z ławki? No, z... Kufa, kupię. Pętami. No ale dobra, nieważne. Tutaj powiedzmy, że ja trochę też przylamiłem. Dziwaczny sobie system wymyślili, no ale okej. Dobra, jebać, na chuj te beczki będę w ogóle wysadzał. Dobra, z tymi petardami. Nie widziała mnie, czy... Nie wiem. Zabij pięciu prześladowców. I tyle było w tym temacie? Au. Właściwie niektórych widać na mapie. No ale okej. No właśnie. No przeładuj, że tą broń, Boże Święty, ile temu ja już chciałem, żeby on ją przeładował i jeszcze tego nie zrobił. I te szepty, kurwa, to nie jest Silent Hill, to jest Assassin's Creed. No ale okej, dobra.
do góry i tutaj będzie jakiś ziomek. A ten nie jest akurat prześladowcą. Ale możemy podnieść jego broń. Jak ją tu gdzieś zostawił. Podnieść ciało. Wyjebać. Jak się odbił zajebiście. Do wody wpadł nawet, świetnie. I nie ma tej broni jego, co za shit. Gdzieś tu mi w ogóle pika ta... Boże święty, jak głośno, co za shit. Czemu ja się nie mogę złapać w ogóle tych krawędzi? Tego nie czaję, naprawdę. Normalnie się, wiecie, tego łapało i się schodziło po kawałku w dół, a teraz nie, nie chuj, nie mogę. Fuck. Chodź tu, głupia cipo. Już raczej nie wstanie. Czemu ta beczka nie wybuchła? Co za bullshit. Kurwa, jasne. By the way, to chciałem sobie wyciągnąć to, ale nie zdążyłem oczywiście. Gdzie jeszcze mam do tych ludzi iść? Boże święty, ile tego jest? Dobra, czekajcie, może faktycznie wyjmijmy to. Naprawdę, strasznie wkurwiający jest. No rozumiem, że w tym jest, ale... Nie, nade mną jest jakoś. Nie czaję bardzo, ale... Tak jakby nade mną musi być ta osoba. Ale ni chuj nie widzę. Tak, jakby co? No ale okej, super. Kurwa, nie usypiającą, co za shit. Kurwa, no co jest? Okej, wyszło. No idzie te ci cały prześlad... Dobra, wiecie co? Ojebę to, bo to jest kurwa jakiś, nie wiem, jakiś Bencwał to robił, kurwa. Chodzę, nic to kurwa nie daje. Kazał mi iść na ten budynek. Nie wiem po chuj w ogóle. Idziemy na ten jebany statek i odetnę tą pierdoloną flagę od mojego kochanego statku. Gdzie ta jebana flaga jest? Tam u góry, tak? Skoczę? O, oczywiście, że nie. Come on, na górę. Nie chcę nic zlokalizować, spierdalaj, gro. No i pożegnał się z bractwem. No i jeszcze jakiś dupków tu mam, noż po prostu. Pytanie, jak ja mam teraz jakoś zejść na dół, tak jakoś, wiecie, z głową. Przydałoby się skoczyć do wody, ale niespecjalnie, tu jest woda jakaś gdzieś. Teraz mi tam pokazuje. Myślicie, że uda mi się do ściana skoczyć? Dobra, udało się, chociaż tak fajnie zakręciłem w locie. Okej, ładnie wyleciała stąd, to trzeba przyznać. No i co, już nic nie pokazuje. Czemu w ogóle nie mam tego kółka?
Widzicie to? O, pokazało się tutaj coś. Tam mi pokazuje, żeby iść. Okej, widzę gnoja. Akurat kobity, no ale nieważne. Okej, to była naprawdę dziwne są misje w tym Jorku, Nowym Jorku. Czemu ociekasz wodą, kolego? Then I apply for the post, captain. Okay. Welcome aboard. No, uczciwie, uratowaliśmy gościa i teraz jest naszym pierwszym oficerem. Hurra, mamy statek z powrotem. Jej, jak cudownie. As your first mate, may I suggest our next destination? The colonel will be expecting me to report back. My thoughts exactly. Colonel Monroe said he'd be in Albany. Okej, w końcu ukończone, Jesus. Nie podobała mi się ta misja. Kadcenka przerwana, kurwa, w trakcie, żeby oceń tą naszą misję, to krzyno pracowaliśmy. Kurwa mać, płacimy wam za to. A, możemy sprzedać... tytoń. Niewiele, ale zawsze coś. Zobaczmy na kupno, czy coś... Amunicja... Boże święty, muszę uzupełniać amunicję. Tragedia. Wygląd Morrigan. Żagle w czerwone pasy. Hej. Okej, mam stare żagle. Żagle w czerwone pasy. Żagle czarnego cienia. Czarno-czerwone żagle. Nie wiem, gdzie kurwa widzicie czerwone, ale okej. Elitarne żagle. Wyglądają jak te stare. Żagle z zemsty królowej Anny. Te są ciekawe. Żagle z Kawki. O, to jest fajne. Z Krokenem. O, ja chcę to z Krokenem, ale musimy fabułę robić. Brytyjskim. Nie, to chujnia. Rozwracane francuskie. Też. Białe żagle. Aha, te mamy. I żagle z wilkiem. Okej, to może te damy. To są galiony. Może być takie. Z czarnym cieniem, z syrenką, z czaszką harpii. Czarnobrodego, o, to jest fajne. Galion Morrigan. Galion Wilka. No to nie wygląda zbyt fajnie. Koło sterowe, fajnie. Możemy sobie tutaj coś ten, takie rzeczy. Z kości słoniowej. Weźmy takie, które możemy, nie? Koło sterowe Morrigan z Wilkiem. Nie no, to koło weźmiemy, ten. Weźmiemy sobie jakiegoś galiona fajnego. Ten jest zajebisty. Nie, ta syrena jest brzydka. Bierzemy ten. Tak, dokładnie. I do góry i białe żagle z wilkiem. Te były ciekawe, dosyć czerwone takie. Bierzemy je. I zajebiście. Czy możemy coś ulepszyć? No możemy ulepszyć, tylko nie mamy na to specjalnie kasy. Na przykład armaty burtowe moglibyśmy ulepszyć sobie. Dobrze. Ciężkie kule, inny... Ja bym chciał wiedzieć, co mogę, a nie co ten. Magazyn na ciężkie kule. No dobra, zwiększmy. Tutaj nie mogę, nic tu nie mogę. Nie mogę, bo na niebiesko jest to, co mogę kupić. Na nic mi nie stać już, nie? Bo nie mam tam tego... A, nie mam żelaza. Okej, dobra. To tyle. To zakupiłem. No i co, pod brytyjską banderą będę pływał teraz? Co za shit. No dobra, ten lodołamacz wygląda zajebiście. No i mamy syrenę, znaczy tą... tego cienia, czy coś tam. Skanę koło sterowa. Okej, no i tak sobie można to tam... ulepszać i tak dalej. No to refuj bugszpryt i ciśniemy, tak?
Dolina rzeki. No to do doliny rzeki w takim razie. Skoro tam mamy płynąć. Nie, fajnie to wygląda. Co to za flaga tam u góry? Jakiejś kurwa Szwecji? Tak się wydawało, nie? Żółty krzyż na granatowym tle. To jeden, dobra. No, tych wszystkich dodatkowych rzeczy to ja nie wiem, czy nie będziemy po prostu sobie sam nie będę robił. Us? I thought you just wanted to check in with Monroe, not sign me up for the army. Not at all, Shay. But I admire the Colonel's ideals and want to make them happen. What kind of ideals? Secure borders, prosperous farms, fair trade. We need those in these wretched colonies. Sounds like a high-minded utopia. It rather does. Want to help make it happen? Colonel Monroe is an intriguing man. And he certainly seems honorable. We'll head for Albany. After that, I'll see. Split. Full sail ahead, lads! Ładnie, że popieprzamy, nie? No i teraz mamy to jako zaznaczone jako fort kurwa czerwony, nie? Czyli bo wcześniej był niebieski, był asasynów, a teraz jest czerwony, a zielony to będzie nasz jakby, nie? Czajcie. No i dokujemy. No i tu będziemy pływać. Dobra, myślałem, że będziemy tylko w Nowym Jorku coś robić, ale widzę, że nie, że tak tylko zdobyliśmy statek, ratowaliśmy tego kolesia i jest tyle. Czemu my kurwa nie dokujemy? Naprawdę nie wpłynęliśmy w to coś? Teraz mam cumuj dopiero. Aha, dobra. Nie no kuźwa, serio, pół metra w lewo, stary no. Jezus Maria, dobra, czekajcie. Okej, jest i... A, tu jest ten ziomek, tak? Ten cały pułkownik czy coś tam. Siema. In good health, I see. Thanks for the captain here. It's a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. W sumie brytyjski, jakby nie było. Did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Mm-hmm. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby I happen to know. I like the sound of that. No, bo tutaj wiecie, jakby nie takie wszystko czarne i białe jest, tylko tak naprawdę... Tu jest tak naprawdę pięć stron, można powiedzieć, tak? Przede wszystkim asasyni templariusze, okej, okay, no to są te główne frakcje, jakby te niewidoczne frakcje, to raz. Mamy oczywiście Brytyjczyków i mamy Francuzów, tak? Francuzi na pomarańczowo, Brytyjczycy na czerwono i asasyni jakby sympatyzują z Francuzami, znaczy no... What sort of business are the French up to there? Just occupying the territory? No dawaj, kurwa, przejmij ten ster. It is an economic incursion more than a geographical one. Some of the ruffians are sponsored by enemies of the colonies. They intend to undermine local authorities. I've heard they steal from civilians and resell essential goods for 10 times the price. It's always the little fella who gets skinned. Looks bad! Wyjebane mam. Colonel, you and Gist here seem inspired. Co jest kurwa? Atakuje nas, co za kutas. No come on. I tyle. Nie chciało mi się go nawet.
I thought rich men wanted them to be a place of profit. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end. Not an end in and of itself. Says you. I think it's a fine end to a game of cards. Fire! Nie no, bo ten mi tu wpłynął, a ja mam ten dziób taki długi i ciężko po prostu strzaić czasem długość tego statku. Ale to jest śmieszne, ja płynę z tym brytyjskim gościem i kurwa wyjebane ma na to, że zaatakowałem właśnie brytyjski okręt i go zniszczyłem i zrabowałem. Zajebiście, podoba mi się. Ale co miałem powiedzieć dalej? Aha, no to mamy Brytyjczyków, mamy Francuzów i jakby asasyni sympatyzują z Francuzami, a znowuż z Brytyjczykami Templariusze, nie? Czy jakby to, te frakcje, czyli frakcja asasynów jest pośród Francuzów ukryta i frakcja Templariuszy pomiędzy jakby Brytyjczykami. I oczywiście są jeszcze kolonie, które próbują niby jakoś tam sobie żyć i tak dalej, są w takim jakby stanie przejściowym teraz. Ale myślałem, że tutaj już o Connorze mówili, że Connor już nie żyje. Czy jak to tam, nie wiem. Tak mi się wydawało, że mówili, że Connor już nie żyje. Myślałem, że on walczył w tej wojnie i... No nie wiem. Nie wiem już sam. No i celujemy. Kuźwa, na czym ja stanąłem? Zajebisty jestem. Skrzynie, dodatkowe elementy, punkty widokowe, czynności. Dobra. Co to jest to? To jest tutaj, nie? Przepraw się przez rzekę. Nie chcę się przeprawiać przez rzekę. Cicho. Gdzie mam, kurwa, cały statek, gdy się przeprawia przez rzekę tym... tratwą, no. Ej, to chyba o to chodziło, że mam tutaj iść, czy mam opłynąć wyspę dookoła? Nie no, tu mam iść po prostu, dobra. Weźmiemy sobie najpierw to gniazdo, zrobimy. Powieść posiadacza klucza za pomocą strzałki z liną. O Boże, przeniknę już strasznicy. To są Francuzi czy Brytyjczycy, bo myślałem, że... Aha, nie mogę tak po tym wejść. To jak? Za dużo na tą taką wspinaczkę, jak wcześniej. Okej, tędy. Aha, wiem, tylko po tych deskach takich jakby przebitych z zewnątrz. No dobra. No, nie no, zejdź tutaj. O właśnie. Chciałem to zsynchronizować sobie wszystko. Myślałem, że Brytyjczycy są na czerwono, a Francuzi na pomarańczowo zaznaczenie. Tutaj widzę, miałem do Francuzów, a to niby Brytyjczycy tutaj, jak, znaczy na czerwono jest zaznaczone, no to kto w końcu? Nie wiem, jak mam tu przeniknąć. Raczej nie w ten sposób, koleżko, ale po drzewie na przykład możemy. Chyba. Tak. Przejdziemy sobie tak. Dzwonek na razie zostawimy. Gdzie jest ten dupek, którego mamy znaleźć? No to są Francuzi, tylko dlaczego oni są teraz na czerwono? Wcześniej byli na pomarańczowo. A już nie czaję. Nie jestem cały kurwa klucznik. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie widzę nikogo takiego. Chuj, ktoś mnie zauważył. Tu jest, dobra, jest. Okej,
No miałem go linką powiesić. Nie widzę jak tu wejść na to w ogóle. No czekajcie. Jezu, oni tak cały czas będą po francusku coś pieprzyć. Okej. Powiesiłem go. O, świetnie, teraz mnie postrzelą. To dopiero, kurwa, dobry był pomysł. Fuck yeah. Posiadasz klucza, ucieka. Gdzie ucieka, kurwa? Nie ma żadnego uciekania, spierdzielać ode mnie. Gdzie on tam, kurwa, wchodzi? O, fuck. Aha, wszedł do szopy. Zjebałeś, bo nie wejdziesz do szopy. Kurwa, bo on ma tam tunel hiperczasoprzestrzenny i już jest, kurwa, w XXI wieku, bo wszedł do jebanej, kurwa, szopy. Jezus Maria. Na gówno mi Objective mówiący, kurwa, powieść go liną, jak generalnie chuja mu zrobiłem i goś uciekł. To what the fuck? Kto to wymyślał? Już go nie powieszę, bo, kurwa, to go nie powiesiło, no. Nie mogłem go powiesić, po prostu go dziabnąłem tym tylko. Na tym się skończyło, że go dziabnąłem. Nie chcę mi się ich wszystkich tutaj mordować, Boże święty. Źle mi to zajmie. I czemu ich wypowiedzi są w nawiasach pisane? Kurwa mać, no. Kto to, kuźwa, pisał? Dobra, jest. Okej, jak mam teraz klucz zabrać? Mam? Mam czy nie? Nie mam. Oczywiście, że kurwa niebo przerwał, nie wiem dlaczego. Dobra, to teraz ich wymorduję, no. Mamy klucz. Aha, i to jest klucz do tego magazynu. Aha, do tego magazynu, do którego on wcześniej uciekł. To dopiero ciekawe. Tutaj długo nie postoję. Jakbym sobie tak wziął te rozścieczające strzałki. Wiecie, przerzucić kogoś na moją stronę, nie? Dobra. Wow. No idź. Nie! Może, kurwa, byś spostrzelił tego, w którego, kurwa, celowałem. Zjebana gra. Nie wiem, kurwa, na czym miało polegać wybór, kurwa, po prostu przeciwnika do postrzału, ale był chujowy. Dobra, ładnie. Dobra, zrobiłem trochę zamieszania, oni gdzieś tam się poszli tłuc i zapomnieli o mnie. Dobrze jest. Przeszukaj. No już bym chciał skończyć ten odcinek, bo tutaj normalnie cisnę te 40 minut. Tytoń, odzież, kamień. Wszystkiego po 41. No dobra. Drewno i metal, tylko mniej. No dobra. Kontynuuj. Tu mamy gdzieś skrzynkę. Dotrzyj do kajuty kapitana. Dobra. Wracamy tam tylko i będzie. Wracamy, pogadamy i skończymy odcinek. Podoba mi się tutaj, wiecie, te możliwości biegania po jakichś, kurwa, skałkach, drzewach i tak dalej. No to jest fajne, na pewno. Ale niektóre tutaj systemy nadal są albo bardziej są zjebane, bo na przykład jakichś systemów brakuje tutaj, bo nie jestem w stanie teraz wymienić, wiecie wam, o co mi dokładnie chodzi, ale wcześniej tak było, że na przykład jakiś system został wywalony, znaczy... W poprzednich odcinkach to zauważyłem, nie? Dobra, jakiś tam fort. Idę do kajuty, idę, jestem. Okej.
Interakcja. Aha, to jest ten bank, gdzie mogę pobierać hajs. No okej, okay, dobrze. Dobrze to mieć tutaj wszystko. Kup. No i co mam kupić? Kanonady dziobowe. No dobra, no to można sobie w sumie kupić. To tutaj mam ulepszone. Czy jest coś, co mi każe ten? Nie. Pancerz łodzi wiosłowej. No, jakąś łódź wiosłową? To te kanonady dziobowe sobie polepszymy. Aha, ilość dział mi się zwiększy do 4, to miło. Moździerz. Dobra, możemy sobie ten moździerz sobie cisnąć. Będzie ładnie. I to w sumie by było na tyle. Bo już wszystko inne jest nie w naszym zasięgu. Dobra, to mamy. Możemy ten tytoń sprzedać. Fajnie, że mogę to sprzedać, nie wiem, na swoim statku, czyli nie wiem, komu sobie to sprzedaję. Trochę bez sensu. No i zajmij fort. Dobra, to tym fortem się zajmiemy już. Zajmiemy zajęciem się fortu w następnym odcinku, a ja wam dziękuję serdecznie, także to było na tyle. Trzymajcie się. A jeżeli chcecie zobaczyć moje poprzednie serie z Asasynów, czyli z Wujeczki, Brotherhooda i Revelations, to linki są podane w opisie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych. Bye, bye.